Kochani, dzisiejsze rozważanie zatytułowałem słowami już po mnie i myślę, że w miarę rozwoju tego rozważania wytłumaczę ten tytuł. Gdyby ze wszystkich postaci historycznych wybrać tą najważniejszą, o której by się chciało mówić, albo gdyby ze wszystkich prawd, które znamy, które są dla nas ważne, wybrać tą najistotniejszą, to o czym byśmy mówili? Wiem, że nasze życie jest skupione na wielu różnych aspektach. Może przeżywamy jakiś smutek, jakąś utratę, może jakąś chorobę bliskiego. Może nasza uwaga jest skupiona na innych rzeczach związanych z rozrywką, takie jak sport, jak piłka nożna. Może piosenkarze, idole. Ale czy w obliczu jednego słowa Jezus, jednej postaci Jezus, czy to wszystko ma jakiekolwiek znaczenie? Czy Jezus nie jest najważniejszą, najwspanialszą postacią, o której możemy mówić, nad którą możemy się zastanawiać? W kontekście wydarzeń sportowych widziałem pewien film dość niedawno dotyczący jednego z najsławniejszych piłkarzy świata, Diego Maradony. Ów piłkarz był inicjatorem i zdobył wraz ze swoim krajem Mistrzostwo Świata w piłce nożnej w Argentynie. Ale niedawno, patrząc na ten film biograficzny, widziałem ogromny tłum ludzi wzywający jego imię, płaczący, bo jak się okazało, ów idol wielkiej części społeczeństwa zmarł. Ludzie płakali, ludzie rzucali się na trumnę, zawiedzieni faktem. I nic by było w tym nic dziwnego, że człowiek odchodzi z tego świata. Ale uwielbienie, które składają na poczet tego człowieka, przeistoczyło się w to, że założyli kościół Diego Armando Maradony. Ludzie teraz modlą się do niego, proszą o wstawiennictwo. A najsmutniejsze jest to, że ten kościół już liczy prawie 100 tysięcy wyznawców. Smutne jest to, że nawet nasi dziennikarze sportowi mówili o tym człowieku: boski Diego, boska ręka. Kult, który przypisuje się danemu człowiekowi, nie ma nic wspólnego z tym, co mówi Biblia. Przejawy uwielbienia człowieka możemy spotkać na każdym kroku. Przejawy ukierunkowane na jakiegoś przywódcę religijnego, o którym się mówi, że jest wspaniały, cudowny, miłosierny, sprawiedliwy. Jednak gdy patrzymy na Słowo Boże i to, co jest zapisane w Księdze Słowa Bożego, znajdziemy tam informację, że wszelką cześć i wszelkie uwielbienie powinniśmy kierować w stronę naszego Boga i Zbawiciela. Pismo Święte przez proroka Izajasza w 5 rozdziale, w wersecie 20 ostrzega nas przed tym, abyśmy zło nazywali dobrem, a dobro złem. Abyśmy, biada mówi nawet tym, którzy tak robią. A więc przekleństwo, nieszczęście tym, którzy w ten sposób wychwalają i tak w ten sposób postępują. Dlatego wydaje się, że chrześcijanom nic nie jest w stanie zasłonić Chrystusa. Tego, który jest dawcą życia. Tego, którym położyliśmy naszą nadzieję. Tego, który jest tak bliski naszym sercom, naszym myślom i że wszystko inne gdzieś spoczywa na drugim planie. Ale wiecie, gdy przypatrujemy się sobie i może naszym bliskim, a może ogólnie chrześcijanom, rzeczywistość jest o wiele gorsza. Dla wielu Jezus to ten od Bożego Narodzenia, od czasu świąt, magii świąt. Czasami Jezus to dziecię na rękach Marii. A dla wielu Jezus to człowiek niesłusznie skazany i zabity. Ale ta wiedza, która posiadają w swoich sercach, czy nie wywołuje w nich pytań, czy mamy się zachwycać? Czym się tu zachwycać? Kim jest dla mnie Jezus? Kim stał się? Czy go znam? Czy mam z nim relację? Czy rozumiem to, co się wydarzyło 2000 lat temu na górze Golgoty? Czy rozumiem, jak wiele zależy od niego?
jak ważna jest moja przyszłość w kontekście powiązania z Nim. Wiem, że to są trudne pytania. Spróbuję dziś naszą uwagę skupić właśnie na naszym Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. Słowo Zbawiciel dla mnie to człowiek, który niesie ratunek, ratownik. Zbawiciel, ratownik. Ten, który, gdy było zagrożone moje, twoje życie, w odpowiednim momencie wyciągnął do mnie rękę. Jakimż szacunkiem darzymy tych, którzy pomogli nam w trudnej sytuacji naszego życia. Kiedy może nasze życie było w trudnym stanie, może nasi bliscy potrzebowali pomocy i ów człowiek wyciągnął rękę, ów człowiek pomógł. Często ratownicy to osoby, które stają się ratownikami z przypadku. Oto znaleźli się w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, aby komuś pomóc. W minionym roku obiegła Polskę informacja o pewnym policjancie, który oddał życie albo zginął w czasie ratowania dzieci, które kąpały się w rzece. On uratował dwójkę dzieci, ale sam już z tej wody nie wyszedł. Na brzegu została żona z rocznym dzieckiem na rękach. Z tego co wiem, to później nasz premier przyznał jakąś rentę temu dziecku za rentę, za odwagi ojca. Ratownik. Ktoś, kto pomoże w odpowiednim momencie. Gdy patrzę na Chrystusa, to jest On ratownikiem. Ratownikiem, którego warto uwielbiać. Bo On, jak czytamy, oddał za nas swoje życie. A to, co szczególnego jest w ofierze Jezusa Chrystusa, to, co jest godne podkreślenia, to to, że uczynił to całkiem świadomie, z pełną swoją wolą, z Jego zgodą i akceptacją, przyszedł na ten świat, aby oddać życie. I oddać życie za kogo? W tej pieśni Cudowna Boża Łaska, którą żeśmy śpiewali, jest ta pierwsza zwrotka, która mówi, zbawiła z grzechów mnie. Ale wiecie, gdy słyszałem inne tłumaczenie tej pieśni, to tam jest powiedziane, zbawiła z grzechów kogoś takiego jak ja. I wtedy o wiele bardziej, o wiele głębiej docierają do mnie te słowa. Kogoś takiego jak ja. I nie myślę tu wtedy sobie o kimś szlachetnym, dobrym, wspaniałym. Za kogo może byłoby i warto umrzeć. Ale upadłego, grzesznego człowieka. Kogoś takiego właśnie jak ja. Nikt z nas nie zna nas lepiej niż my może sami siebie. Po co siebie czasami oszukiwać, że jesteśmy dobrzy, sprawiedliwi? Bo jeśli takie słowa padają w twoim sercu, takie jest twoje patrzenie na siebie, to tak naprawdę mówisz, że nie potrzebujesz kogoś, kto ci pomoże, kto wyciągnie do ciebie dłoń. Nie potrzebujesz ratownika. Takie patrzenie na siebie oddala cię od Zbawiciela. Jak poznać siebie, kim jestem? Według jakich kryteriów ocenić siebie, czy jestem dobrym, sprawiedliwym człowiekiem, a może tym, który potrzebuje zbawienia? W Bożej Księdze, w Piśmie Świętym, w Księdze Izajasza, w 8 rozdziale, w wersecie 20 znajdujemy informację do zakonu i do objawienia. A jeśli tak nie powiedzą, nie zabłyśnie dla nich jutrzenka. A więc Boża rada jest dla nas jednoznaczna. Mamy się przejrzeć w kartach Słowa Bożego. Jacy jesteśmy? Biblia i Pan Bóg stawia przed nami warunki, kryteria, według których możemy siebie poznać. I tak naprawdę, wiecie, chyba nie spotkałem człowieka, który patrząc na Słowo Boże, przykładając je do swojego życia, nie powie ze strachem,
jestem winny. Potrzebuję ratownika. Patrząc na swoją sprawiedliwość, swoje postępowanie, jeden wyrok może zostać wydany winny. A gdybyś usłyszał ten wyrok, gdyby twoje życie przesunęło się przed twoimi oczami, może zadawałbyś sobie pytania, dlaczego byłem takim głupcem? Dlaczego tak głupio postępowałem? Dokąd doprowadziło mnie moje życie, moje wybory? Do tego miejsca? Pamiętacie historię króla Belsazara, gdy wydawał ucztę? Gdy Babilon był otoczony przez wojska medoperskie i gdy na ścianie pojawił się napis, dłoń, która pisała. Biblia w taki poetyczny sposób oddaje to, co się zaczęło dziać z tym człowiekiem. Zatrzęsły się kolana, krew odpłynęła z jego twarzy. Strach i przerażenie. O, gdybym tak mógł wrócić do tamtych chwil, gdy wahało się moje życie, czy nie postąpiłbym inaczej? Czy nie zdecydowałbym inaczej? Jest pewna scena, na którą pada mój wzrok. To było tamtego lata, kiedy dostałem zaproszenie na wykład o dziwnym tytule. I ty możesz być ocalony. Pomyślałem sobie, ja miałbym być ocalony od czego? Ja, taki fajny człowiek, dobry, sprawiedliwy, wierzący, religijny, pobożny, miałbym zostać ocalony? Od czego? Poszedłem tam. A tam w pierwszych słowach powiedziano mi, że każdy człowiek potrzebuje ratunku. Otwarto przede mną księgę Słowa Bożego. Otwórzcie wraz ze mną trzeci rozdział Listu do Rzymian, wers 10. Księgę, którą znałem. Księgę, do której miałem zaufanie. Znałem ją jako okładkę w regale na regale z innymi książkami. List do Rzymian, trzeci rozdział, wers 10. A tam przeczytamy myśl. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. W tym samym liście, w 6 rozdziale, w wersecie 23 powiedziano jest, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Wszyscy zgrzeszyli. Nie ma na tym świecie ani jednego sprawiedliwego człowieka. Wiecie, tak podświadomie tego się spodziewałem. Takiej właśnie prawdy o sobie. W takim razie pomyślałem, od tej pory zacznę żyć dobrym życiem. Lepszym życiem. Będę dobrym człowiekiem. Ale chwilę później znów doszło mnie słowo Pana z Księgi Jeremiasza, z 3 rozdziału, wers 23. Księga Jeremiasza, 3 rozdział, wers 23, gdzie przeczytamy słowa. Czy murzyn może odmienić swoją skórę, a pantera swoje pręgi? A czy wy przywykli do złego możecie dobrze czynić? Słowo Boże jednoznacznie mówi nam, że nie jesteśmy w stanie siebie zmienić. Jak pantera nie może zmienić swoich cętków, jak człowiek o czarnej skórze nie może stać się białym, tak i my przywykli do złego, grzesznicy, nie możemy się zmienić. I przeraziło mnie to, bo znałem ludzi, którzy porzucili nałogi i stali się lepszymi ludźmi, bogobojnymi. Przynajmniej w moim rozumieniu tego słowa. A jednak Pismo w kategoryczny sposób mówi, że taka zmiana nie jest możliwa. I wskazuje, że w człowieku musi nastąpić przemiana serca. Ewangelia Jana, 3 rozdział, wers 3, mówi o pewnym warunku. Oto nocą przyszedł do Chrystusa człowiek, który powiedział, my wiemy, że przyszedłeś z nieba,
A Jezus w odpowiedzi na jego oświadczenie powiedział mu słowa, które są tak bardzo ważne w kontekście mojego i twojego życia. Powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jeden z braci, komentując te słowa, powiedział: zobacz, tam nie jest powiedziane, że nie może wejść. Nawet nie możesz zobaczyć Królestwa Bożego, jeżeli nie nastąpi w tobie zmiana serca. Nie mogę się sam zmienić, nie jestem w stanie. A nawet gdyby tak było, kochani, to co zrobić z tym bagażem grzechu, który niesiemy z poprzednich lat? Niesamowity fragment zapisany w Księdze Izajasza to słowa Pana Boga, który dziś zaprasza każdego z nas, ciebie i mnie, dobrego, sprawiedliwego i grzesznika. W pierwszym rozdziale, w wersecie 18 Księgi Izajasza. Pamiętam, że gdy napotkałem na ten fragment, był dla mnie zdumiewający, bo to Bóg i Stwórca Wszechświata mówi: zaprasza każdego człowieka, w tym takiego jak ja. Tutaj te słowa brzmią tak. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. To jest owo zaproszenie. Przyjdźcie do mnie. Przyjdźcie i porozmawiajmy. Przedstaw swoje argumenty. Powiedz, kim jesteś. A Bóg później mówi jeszcze niesamowite słowa. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Chodźcie, porozmawiajmy, rozstrzygnijmy tą sprawę. A wtedy okaże się, kochani, jak bardzo potrzebujemy naszego Zbawiciela, jak bardzo potrzebujemy ratownika. Wtedy On mówi: wasze grzechy zostaną usunięte, wybieleją, staną się białe jak wełna. Ale zostaje pewna myśl, którą każdy człowiek musi sobie wtedy zadać. Jak sędzia, który ma się kierować prawem, sprawiedliwością, sędzia, który jest uczciwy, miłosierny, łaskawy, ale musi kierować się prawem i sprawiedliwością, ma uczynić to, że stanę się czysty w jego oczach? Czy ma zbagatelizować mój grzech? Przecież on tak nie może postąpić. I znowu Biblia przychodzi nam z odpowiedzią, w jaki sposób się to dokonuje. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, wers 10. Gdzie przeczytamy słowa Pana Jezusa. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić, co zginęło. A w tej samej Ewangelii, w 5 rozdziale, w wersecie 32, mówi: nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. I jeszcze raz podkreślam, Jezus w świadomy sposób przyszedł na ten świat, aby dać ratunek człowiekowi uwikłanemu w grzech. Znów możemy sobie zadać pytanie, jak to możliwe, że w oczach Bożych jestem taki cenny? Jak to możliwe, że Jezus świadomie jest gotowy oddać swoje życie za mnie? Kiedy jestem w dole bez wyjścia, ubabrany grzechem, przerażony przyszłością, bez nadziei, ów Jezus wyciąga do mnie rękę i zaprasza do życia. List do Rzymian, 5 rozdział, wers 8, to niesamowite słowa, kochani. Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Nie wtedy, kiedy nastąpiła w nas poprawa. Nie wtedy, kiedy powiedzieliśmy: Panie Boże, to mnie ratuj. Ale wtedy, kiedy byliśmy tam uwikłani w świecie, w grzechu. Jezus oddaje za mnie życie. Wiecie, najgorsze jest to, kiedy ratunek przychodzi za późno. Kiedy ratownik się spóźni o parę chwil, o parę minut.
Ale Jezus wyciągnął rękę wtedy, kiedy tego potrzebowałem. Może jeszcze chwila, moje życie zupełnie by się pogrążyło. Ale teraz mam nadzieję, nic nie jest straconego. Teraz przede mną życie. Może do tej pory jesteś tym, który liczył na swoich przyjaciół, znajomych, na rodzinę. Może na złoto, srebro. W końcu zacząłeś liczyć już tylko na siebie. Ale i to zawiodło. Nie jesteś w stanie się zmienić. Nie jesteś w stanie naprawić niczego. Potrzebujesz Jezusa. A On cały czas jest przy tobie przez te wiele lat, kiedy odrzucałeś Jego zaproszenie. Pytam, dlaczego, Panie Jezu? Dlaczego tak bardzo mnie kochasz? I im bardziej zagłębiam się w tę księgę, tym bardziej jestem zdumiony nad charakterem mojego Zbawiciela. W Księdze Izajasza w 53 rozdziale pozwólcie, że przeczytamy ten krótki fragment, wersety 3 po 9. Wiem, że często do niego wracamy, ale te słowa objawiają tak wiele prawd o Chrystusie. 53 rozdział, wersety 3 po 9. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego, lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że zraniony jest przez Boga, zbity i umęczony, lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano Go, a któż o Jego losie pomyślał? Wyrwano bowiem z krainy żyjących za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony i wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, choć bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. To jest ten, o którym dzisiaj mówimy. Ten, który oddał za nas życie. Siostra Ellen White radziła nam, abyśmy się tego fragmentu nauczyli na pamięć 53 rozdziału i często do niego wracali, abyśmy się zastanawiali nad tym, jak bardzo nas kocha nasz Bóg. Ja zastanawiam się tutaj nad jednym fragmentem i do przestępców był zaliczony. On, który nic złego nie uczynił, poniósł ciężar naszych grzechów. A na wzgórzu Golgoty odebrał zapłatę, która nam się należała. On się zgodził, aby wieczna hańba grzechu przylgnęła do Niego na wieczność. Zastanawiam się, jak mało wiem o moim Zbawicielu. Tak sobie pomyślałem, gdy ktoś nas pomawia o coś, albo gdzieś tam oskarża złośliwie, to jak bardzo pragniemy udowodnić, że mamy rację, że te oskarżenia są nieprawdziwe. Jak bardzo chcemy podtrzymać może swoje dobre imię, przywrócenie, dążymy do przywrócenia swojego dobrego imienia. A Jezus umierał w hańbie na krzyżu ze świadomością wiecznej śmierci, owej drugiej śmierci. Pod ciężarem mojego i Twojego grzechu. Wtedy, gdy na Niego pluto, szydzono z Niego, wyśmiewano, gdy szydzono z Jego cierpienia, gdy wzywano Go o cud, a On prosił tylko o przyjęcie Jego ofiary. Wołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ale też powiedział: Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego.
żołnierze, którzy dokonywali tego aktu, rzymscy żołnierze, doświadczeni w widoku krwi, bólu, widząc to, co się działo na krzyżu Golgoty, powiedzieli prawdziwie, ten był Synem Bożym. Jezus, mój i Twój Zbawiciel. I gdy patrzę na Jezusa, to teraz wiem, w jaki sposób ów sędzia może mnie usprawiedliwić. W jaki sposób może dokonać aktu łaski. Bo to Jezus umarł za mnie. On zapłacił cenę moich win i grzechów. A teraz słyszę swoje imię wywołane na sądzie. Wstaję z ławy oskarżonych. Patrzę w oczy osób siedzących obok mnie, którzy czekają na swoją kolejkę. I patrzę na sędziego, który otwiera akta. Akta mojego życia. I nie jest to zeszyt do nut. W podstawówce to był najcieńszy zeszyt. Ale tam jest zapisane wszystko. Moje motywacje, moje cele, moje pragnienia, moje myśli, moje czyny. I myślę sobie, po mnie, już po mnie. Zalega cisza, ale gdzieś za mną ktoś podnosi się jeszcze. Myślę sobie, adwokat, może świadek, może jakiś oskarżyciel. Odwracam głowę i patrzę, ale to przecież Jezus, mój przyjaciel. On podchodzi do sędziego i mówi, to wszystko w tych aktach to prawda. Ja znam tego człowieka. To wszystko, co tutaj jest napisane, to prawda, ale gdy przyszedł czas wyboru, to on powierzył mi swoje życie. Nie wyparł się mnie. Tak i ja się go dzisiaj nie wypieram. Słowa, które przeczytał brat Daniel z Ewangelii Mateusza, słowa Pana Jezusa. Każdego więc, kto wyzna mnie przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie, ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja zaprę się przed Ojcem moim, który jest w niebie. Jezus mówi, cena Jego winy została zapłacona. Ja przelałem za Niego swą krew. I mówi, cieszę się, że został moim przyjacielem, bo również dla Niego cierpiałem. Mój wzrok pada na sędziego, który uśmiecha się. A więc mówi, i Ty skorzystałeś z mojego daru. W Chrystusie, moim Synu, jesteś niewinny. Idź w pokoju. Łzy zalewają mi oczy i padam w objęcia mojego Zbawiciela. A przez myśl przychodzi mi ten moment, kiedy ktoś po raz pierwszy zaprosił mnie na wykład. Kiedy ktoś powiedział mi, abym przyszedł na nabożeństwo. Kiedy znalazłem ulotkę, która zachęcała mnie do poznawania Chrystusa. Kiedy trafiłem na książkę, gdzie mówiono o Bożej miłości. A później w drodze, gdy doświadczenia spadały na mnie raz po raz. Odrzucanie, oskarżenia, odejście rodziny, bliskich. Ja tylko chciałem Boga traktować poważnie. Chciałem tylko odpowiedzieć na Jego zaproszenie. Gdy docierały do mnie słowa Pana Jezusa, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. A ja chciałem tylko powiedzieć, dziękuję Panie Jezu. Nie chciałem już słuchać ludzi. Chciałem iść tylko za moim Zbawicielem. I dziś moje serce napełnia się wdzięcznością. Wdzięcznością dla mojego Zbawiciela. Taka przyszłość czeka każdego z nas, jeżeli w swoim życiu wybierzemy Chrystusa. Jeżeli powiemy, Panie Boże, ja wierzę i pragnę iść za moim Zbawicielem.
Dziś jest czas decyzji. Bo jak mówi Słowo Boże w Księdze Kaznodziei Salomona, Bóg odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą sprawą, rzeczą tajną, dobrą czy złą. I pytam siebie i ciebie, czy gdy wyczytają twoje imię na sądzie, jesteś gotów stanąć przed Panem Bogiem z bukietem swoich dobrych uczynków? Bo jeśli tak będzie, to nic ci nie pomoże. Jeśli staniesz jako zatwardziały grzesznik, nic ci to nie pomoże. A może staniesz jak wielu, którzy usłyszeli o Jezusie Chrystusie, ale nie pozwolili, aby Duch Święty zmienił ich życia, ich serca. Też ci to nic nie pomoże. Ale możesz stanąć jako ten, który nie zrobił nic dobrego, a jedynie powierzył swoje życie w ręce Zbawiciela. Gdy przyszedł czas decyzji, nie zwlekał, ale powiedział: Boże, ratuj. I podążył za swoim Zbawicielem, podążył za swoim ratownikiem. A On nazwał cię swoim przyjacielem. Życzę, kochani, sobie i wam, abyśmy każdego dnia podążali za naszym Zbawicielem. Aby gdy przychodzi czas decyzji, wybierali Chrystusa. Bo w Nim mamy radość, w Nim mamy wieczność i przyszłość. Bez Niego nie mamy nic. Amen.